Jak nauczyć się szybko języka angielskiego? Jak nauczyć się samodzielnie? Krzysztof Sarnecki. Kiedy słyszymy, że można się nauczyć szybko angielskiego, bardzo często nie wierzymy w to. Za chwileczkę przedstawię Państwu pewne założenia, na bazie których został zbudowany pierwszy w historii kurs wideo, uwaga, wideo, a nie tylko audio, dzięki któremu możecie Państwo być prowadzeni jak za rękę, ucząc się w domu i po 3 miesiącach mówicie w języku angielskim. Oczywiście nie mówicie jeszcze swobodnie, nie macie pełnego zestawu słów, czy nawet szerokiego zestawu, ale angielski przestaje być dla Was barierą. Na pewno wyjechanie na wycieczkę będzie kapitalną okazją do tego, żeby sobie porozmawiać na codzienne tematy, a przede wszystkim dać sobie radę za granicą, a przecież angielski przecież jest językiem, który no, pozwala nam poruszać się po świecie wszędzie. Jeżeli mówimy o nauce jakiejkolwiek, jeżeli jest bardzo dużo elementów, których mamy się nauczyć, jest to trudne. Druga sprawa, jeżeli te elementy nie są połączone ze sobą, to jest naturalne, że takie wkuwanie na pamięć zniechęca. Metody uczenia języka angielskiego, które dzisiaj dostępne są na świecie, w większości swojej to są metody, które każą nam się uczyć po kolei. Ja bym powiedział nawet encyklopedycznie. Najpierw jedno, później drugie, później trzecie, później czwarte. Te logiczne powiązania między sobą są liniowe i przez to nam się wiedza gromadzi, ale tej wiedzy jest coraz więcej i tak naprawdę później sama świadomość tego, że ja nie pojęłam wszystkiego do końca, powoduje, że mam barierę, nie idę do przodu. I dlatego ludzie rezygnują po 3 tygodniach z nauki języka angielskiego, dlatego że to już zaczyna być zbyt skomplikowane. A teraz druga rzecz, która jest bardzo ważna. Nauczyciel bardzo często podkreśla, gdzie robimy błędy. A przecież małe dzieci, jak się uczą języka, to nie uczą się z książki, tylko zaczynają używać pojedynczych słów. Ja iść szkoła jutro. Czy Państwo żeście mnie zrozumieli? Ja nagrywać angielski, bo ja nauczyciel. Moja metoda. Dobrze, szybko uczyć angielski. Państwo mnie rozumiecie. Ale my w sobie mamy wyrobioną bojaźń przed tym, żeby używać takiego języka. Bo to głupio brzmi, bo to nie jest idealnie. W związku z tym, co ludzie robią? Pozostają po stronie źle. Co to jest źle? Kiedy nie mówię. A chcą być poprawni. Ale to jest ideał. Luka jest tam, gdzie jest dobrze. A dobrze to jest to, co przed chwileczką do Państwa powiedziałem. Dobrze to jest mówienie tak, abym był zrozumiany. Jednocześnie wcale nie musi to być perfekcyjny angielski. I teraz, żeby można było nauczyć się szybko angielskiego, trzeba oprzeć to na 4 założeniach. Pierwsze to jest takie, że jest coś źle, dobrze albo poprawnie. I skupić się na tym, że dobrze to jest mój cel. Obym tylko mówił, był zrozumiany. Punkt drugi. Muszę poznać strukturę językową, która uruchamia mi wyrażanie tego, co chcę powiedzieć w większości przypadków. Po to jest gramatyka. Chcę coś powiedzieć o przyszłości, o przeszłości, o teraźniejszości. Chcę to odnieść do mojej rzeczywistości. Ta struktura w języku angielskim jest najprostsza, więc muszę oprzeć to na tej strukturze i wykorzystać tą strukturę. Six-pack English. To jest pierwszy raz podana metoda spojrzenia na gramatykę angielską, którą poznajecie Państwo dosłownie no, w 22 minuty. Na tym kanale możecie Państwo za darmo taki film oglądnąć. Teraz, kiedy już poznam tą strukturę, muszę ją wypełnić i ćwiczyć czym? Bardzo wąską ilością słów. Kilka czasowników, może kilkanaście, większość z nich Państwo znacie, zresztą dobieracie takie, jakie znacie. Parę słów i trzeba tą strukturą obracać. I jak nabiorę swobody, pojawi się hasło trampolina. Ja już mam taką swobodę w rozumieniu tego, co słyszę, tego, co wyrażam, w wypowiadaniu się prostymi zdaniami, ale gramatycznie, więc ja teraz mówię, daj mi więcej słów, daj mi więcej możliwości, daj mi więcej czasowników, rzeczowników, przymiotników i tak dalej. Jeżeli ja osiągnę ten pułap, a osiąga się go relatywnie szybko, bo to jest grupa słów, które znam, którymi obracam. To co teraz robię? Najprościej w świecie sięgam po 4. element. Ten 4. element to sięgam po tak zwane wspomagajki, pomagacze, w
Wspieracze w języku angielskim, w każdym innym języku, to są słowa klucze. Takie jak chcę, potrzebuję, muszę, mogę. I teraz. To są słowa takie jak should, would, can, have to, going to, need. I teraz. Kiedy ja dodam te wspomagacze i obracam językiem angielskim z bardzo wąską ilością słów. To jest cały problem w nauce angielskiego, że nauczyciele wrzucają nam non-stop nowe rzeczy, bo kto jest w środku nauczyciel? Zamiast uczeń i jego umiejętność mówienia, odblokowanie barier. Wtedy pojawia się możliwość osiągnięcia tego, co nazwiemy swoboda wypowiadania się. To, co Państwo możecie zobaczyć w 12 lekcjach, pierwszy raz w historii nagrane wideo lekcje. Nagrałem je dla Państwa i prowadzę Państwa przez język angielski, ale w sposób niezwykle uproszczony i łatwy. Wideo w odróżnieniu od audio motywuje i dyscyplinuje. Państwo patrzycie na mnie, już nie mówiąc o tym, że łatwiej się uczyć, kiedy się widzi osobę, która do nas mówi. Nagrałem niezwykle prosto ścieżkę edukacyjną, więc Państwo wchodzicie na ogromnym poziomie komfortu w domu, przy tablecie, przy komputerze, podłączyć można do telewizora, wszystko jedno jak, czy na telefonie. Do tego dodane są proste ćwiczenia, rozwijające, a nie doładowywujące. A więc przede wszystkim ćwiczenie struktur w oparciu o to, co już wiem, a nie dorzucanie non-stop nowego i blokowanie naszego umysłu. Do tego nagrałem, proszę Państwa, moje wypowiedzi w języku angielskim, takie, które Państwo rozumiecie na poziomie rozwoju tego angielskiego adekwatnego do danej lekcji. Osłuchujecie się Państwo z językiem. Dodane są także, uwaga, niezwykle solidnie przygotowane nagrania audio. Słynne w Stanach Zjednoczonych SOS English i English for You. Krótkie, 4-minutowe lekcje, w przypadku SOS 10-minutowe, które są tak stworzone i w sposób komfortowy podłączacie je Państwo na swoje słuchawki i możecie przy nich zasypiać, albo po prostu króciutkimi lekcjami uzupełniać sobie codzienność. To wszystko tworzy jedną komfortową całość razem z podręcznikiem, który w sposób klasyczny jest podkładem dla nas i w korelacji z tym, co widzimy i słyszymy na ekranie. Na tej stronie, którą Państwo teraz widzicie, znajdziecie bezpłatne lekcje języka angielskiego rozumiane w ten sposób, że jest wytłumaczona metoda Six-Pack English. Oprócz tego zobaczycie Państwo elementy lekcji wideo i będziecie Państwo mogli poczuć, w jaki sposób faktycznie można nauczyć się angielskiego szybko. W ciągu 3 miesięcy osiągnąć swobodę. Krzysztof Sarnecki, zapraszam.